Proszę Państwa, nic nie będzie, jeżeli nie będziemy mieli chęci. Tak troszeczkę dzisiaj przeskoczyłam na Jaworowicz. Dlaczego? Dlatego, że jak byłam raz dwa lata temu na Benemerenki, to spotkałam ją z Anitą, właściwie to może i trzy lata temu, na bankiecie Benemerenki. Są to nagrody wojskowe na Bemowie. To było bardzo daleko w klubie garnizonowym. Ona była i z nami rozmawiała, taka szczęśliwa, zadowolona, że będzie oglądała też Elkę Pierdzielkę. Dobrze, nie powinno się udać świat zrobić nim w czasie wymiotu, a zdarza się, że świat brakuje. Zdarza się, jeżeli jest bardzo duża popularność w naturalnej gdzieś w Polsce, to stara się to po prostu ostatnie które w ogóle podobają się na historię, bo w ogromnej większości produkuje te świece w zakładach pracy wykonanej w Polsce, gdzie te świece robią osoby liczone zbrane, te zakłady się mówią na za swoją działalność i to wszystko jest taka spójna rzeczywistość. No, w ciągu paru dni nie da się 100 tysięcy świec wyprodukować. No, więc staram się domawiać, ale to zawsze może być zrobić. Domyślam się, że kiedy pojawi się informacja, że oto świec zabrakło, jest panu miło. Nie, dlatego że każdy powinien mieć taką świecę w domu i już. Bo to nie chodzi o liczbę, chodzi o to, żeby każdy musiał grzać w tym świetle. No ale z drugiej strony to też jest sygnał, że jednak ta akcja cieszy się wielką popularnością i że Polacy, mimo tych wszystkich podziałów i pewnych oporów, czy pewnych niechęci albo nieufności, jednak chcą się dzielić pomocą. Chcą się dzielić i to jest fenomen, który funkcjonuje, nie wiem odkąd, no jak ja go obserwuję, to zawsze tak po prostu było, że Polacy są wrażliwi. To takie pytanie, jak się jest jakaś katastrofa za naszym granicami i jest zbiórka na przykład na pomoc w Włoszech, prawda, to w Syrii, w Iraku. A dlaczego nie pomagacie w Polsce? A to tak nie działa w ogóle, dlatego że w Polsce pomagają 44 kraje decyzjalne, których to jest całym zadaniem, ale pomagają tylko w Polsce. Tylko tym się wyłącznie się mówi. Polska, jako osoba, która chce pomagać w Polsce za granicą. Jeśli ktoś chce pomagać w Polsce, to proszę pomagać w Polsce. Jeśli ktoś chce pomóc za granicą, to proszę pomagać za granicą. Jest to główny polecenie. Wróćmy jeszcze do tych 16 spotkań, które się odbędą także w ramach akcji Wigilijny Dzieło Pomocy Dzieciom w tym roku w 16 miastach. Co będzie można zobaczyć, z kim będzie można się spotkać, o czym porozmawiać. Caritas w Polsce to jest, tak powiedziałem, definicja decyzji. Każda ma swoją specyfikę. Duże miasta mają inną specyfikę, na przykład tam jest inny rodzaj troszkę pomocy, to są inne problemy, to są uzależnienia, to jest kwestia bezdomności. Mniejsze miasta, takie obszary trochę po-PGR-owskie, to jest kwestia bezrobocia, więc tutaj nie ma jednolitości, prawda? Każda Caritas z tych 16 wojewódzkich jest pytana o to, co posiada najcenniejszego, jakie są jej dokonania, czym się może pochwalić, albo jaką najpiękniejszą historię opowiedzieć o swojej działalności. I właśnie to będzie robić. Czyli to będą Caritas miasta wojewódzkich. Jedno z innych organów będą czekać na Państwa przed kościołami, przed katedrami. Będzie można się z nim spotkać. Będzie można pytać o wszystkie szczegóły pomocy. Jak pomagać, komu pomagać. Oczywiście. Znaczy tak technicznie też jeszcze jakby mówiąc od razu o pomocy dzieciom. Dzieciom jakiej pomocy powiedzmy sobie. Konkretnie. Czyli pomoc nasza od samego początku, bo też pomoc dzieciom jest najsilniejszym charyzmatem Caritas w Polsce. To jest pomoc dzieciom w zakresie wyjazdów wakacyjnych, które są niebywale zainteresowane, szczególnie w mniejszych miejscowościach, a to wpływa na cały rozwój człowieka. To jest pomoc w zakresie dożywiania, żeby się poprawiło pomiędzy zmianą na w Polsce. Natomiast jeszcze nie jest to 100%, nigdy nie będzie. I trzecia kwestia to jest kwestia edukacji, dlatego że dziecko bez szansy do szkoły idące albo ze starym kierownikiem często chodzą do kary pomocy. Nie czuję tego, że zaprzepaszcza swoją przyszłość. A my musimy to czuć. Dlatego staram się to robić właśnie w wymiarze pomagać. No właśnie, najpierw dokonane poprawki dla dzieciaków i pomoc wypoczynku i pomoc taka żywieniowa. To są takie trzy najważniejsze rzeczy. A nie tylko pozwolone kwestie medyczne. Czasem są operacje zagraniczne dzieci, które kosztują kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. To też jest na to. Czasem są remonty ośrodków, na przykład w Polsce dla młodzieży uzależnionej. Nie trzeba ten ośrodek uratować, też na to są pieniądze zbierne. To są takie wszystkie działania. To, co jest istotą, to jeszcze raz to powtórzę, nie ma globalnego konta. To jest pomoc wyczuwana w małych grupach, wspólnotach, decyzjach. Czyli bardzo dobre, głębokie rozpoznanie potrzeb i 100 tysięcy wolontariuszy, którzy pracują cały czas. Gwarantują to, że to nie będzie tylko przekazanie paczki, a to będzie czułe spotkanie z człowiekiem i z pytaniem, dlaczego nie żyło. Rozpoznanie potrzeb po to, żeby ta pomoc trafiała bezpośrednio do tych, którzy jej najbardziej potrzebują,
a małe grupy po to, żeby zachęcić, żeby sąsiad pomagał sąsiadowi. Tak to ma działać. Tak to właśnie działa, bo na przykład jak jest świetnie terapeutyczna, jest w Polsce 180, kasi są oczywiście więcej, bo tam są też inne, ale naszych jest 180. Przychodzą tam konkretnie dzieci z osiedla. I wychowawcy, którzy tam pracują, pracują i dziećmi, i rodzicami. Świetnie wiedzą, czego dziecko potrzeba. Jeżeli w domu jest przemoc, to się zdarza, prawda? To jest praca głęboka z psychologiem. Jeżeli są niedobory finansowe, brak książek, brak jakiś tam... Bardzo lekko się zająć pozalekcyjnie, prawda? Dziecko jest muzykalnione, a nigdy nie dostanie do ręki skrzypiec. No to właśnie po to jesteśmy, żeby dostało te skrzypce. I w tych miejscach, w tych świetlicach, ale też w tych parafialnych zespołach Caritas, to jest fenomen. Pół Polski sobie tych samopomocą sąsiedzką. Na 11 tysięcy parafii w 5 są właśnie takie zespoły i one, ich zadaniem jest wyczuwanie, wykrywanie potrzeb danej społeczności i działanie w prawie. Konkretne rozpoznanie. Działanie bardzo potrzebne, że są ludzie potrzebne, żeby stanowić na niektórych. To nie są działania, to nie są bardzo głośne, bardzo wyraziste akcje. Wie pan co? Trudno się tym chwalić z paru powodów. Media się czasem zwracają. Znajdźcie nam rodzinę, która otrzymała pomoc, a inną potem opowiedzmy. To nie jest takie łatwe, bo kto chciałby powiedzieć tym, że jest biedny, że ma kłopoty finansowe, że zmarł mu ktoś bliski, że płaci za leki. To ileś tysięcy złotych, nawet myślę, że za takie przypadki, gdzie pudełeczko leków kosztuje 40 tysięcy złotych, i przyjechali na rekrutację, i tam są dzieci, które się dziecko ratuje po przypadku. Zdarzają się takie historie. To trzeba wielkiej odwagi i przekroczenia jakichś granic. Mało osób jest na to gotowych, nie wiemy do tego nigdy zmuszamy, więc chwalenie się tymi historiami nie jest tematem. Z jednej strony, tak, to jest trudne, prawda? A z drugiej strony są rzeczy, które nam się wydają powszechne, jak na przykład ubóstwo, czy też szkody wywołane przez alkoholizm, które upokarzają człowieka. Ale też przechodzimy nad nim do codzienności. Przewlekliśmy? Tak, tak jest z bezdomnością. To jest może inny obszar niż dzieci. Ale bardzo dobry, jeśli chodzi o analizę zjawiska. Stworzyliśmy, tak sądzę, w większości, mamy przyjemnie wszyscy, ale ubóg to, do których nasze środowisko jest zepchnęli się bezdomni. Takich brudnych dziadów, którzy brzydko pachną, prawda, i trzeba wzywać Straż Miejską. I jest to straszliwy stereotyp, który niszczy bardzo wiele osób, dlatego że jak poszukamy się, zastanowimy, to się okaże, że na 10 osób 7 osób bezdomnych. I wszystko było dobrze. W środę już jej wyskoczyły dwie takie krostki na rączce. To jest straszliwe, wyglądało to tak jakby komar. Że my się łatwo oswajamy z tą rzeczywistością, nie próbując ratować ludzi. Wspomniał pan, że trudno chwalić się pewnymi osiągnięciami, trudno mówić o tej pomocy, chociażby dlatego, że wiele osób, które tej pomocy doznały, wstydzi się przyznać do swojej biedy czy do swojej trudnej sytuacji. Ale z drugiej strony być może też nie jesteśmy z tymi przedsięwzięciami, bo chyba za rzadko mówimy o pomocy po prostu. A to jest w ogóle bardzo ważny temat. Dlatego, że pomaganie kojarzy nam się z procentem od męsk, z procentem od wolnego czasu, którzy to są dnia. Tak może być. Ktoś, prawda, rękę wyciąga na ulicy, nie pomaga. Ach, chyba nie jestem dobrym człowiekiem, albo czy naprawdę jestem dobrym człowiekiem, albo może na tym dwa razy wrzucę. Natomiast mi się tak wydaje, że ktoś, który na tym myślałem, ale z tego, co widzę, z tego, co czytam, słyszę, to takie słowo miłosierdzie, które teraz chce się przybiło. To właśnie nie jest ten proces od czegoś, tylko to jest istota człowieczeństwa. Być człowiekiem to znaczy mieć swoją godność. Tak, i pomaganie polega na zachwycie nad drugim człowiekiem i nad wsparciem tego człowieka, żeby on podnosił swoją godność, bo jest piękne, bo jest ważne, bo jest niesamowite. Od dziecka z okna życia posłowa bezdomną, każdy jest obdarzony tym samym niesamowitym człowieczeństwem. I pomaganie to jest zachwyt, próba wydobycia człowieka. I oczyszczenie obrazu, nie? Czasem zamazanego, czasem przeproszonego jakimś nieszczęściem, ale tam zawsze jest światło i to właśnie jest pomaganie. Trzeba chcieć to dostrzec, trzeba umieć to dostrzec, a to nie zawsze jest proste. To może być wielka pasja, każdemu polecam wyciągnąć rękę i nawet zamiast zapalić świecę, powiem tak odważnie, bo przecież nie ilości są ważne, to pójść do świetlicy, których w Polsce jest wiele, w każdym mieście jest taka świetlica i poprosić o nagrywanie z dziećmi zbierki. Gwarantuję, że coś się ma. To na zakończenie jeszcze w kilku zdaniach, już taka
się pod... Do tego pierdolona ma dziecko zjebane, zasrane. Karitas w 16 miastach. Dziecko morduje mi chuj w dupie dzieckiem. Mogę nawet je zabić, zgwałcić. Mam którą świeżo, jakby sam jestem trochę wstrząśnięty, ale też ja mogę utopić w jeżorze warszawskim. Może nie nasze, ale dla nas społeczeństwa. Jest taka akcja w Karitasie, którą zrobił Marcin Bohater. To jest akcja, która opowiada o osobach, o dzieciach najczęściej, które bardzo odważnie walczą ze swoją chorobą, z jakimiś przypadłościami. Jeden z naszych wolontariuszy, Karitas, obecnie lat 17, no, to Alego się włączyło, się właśnie praktykował zbierać środki na inne dzieci, żeby one otrzymały jakieś wsparcie. Muzylę zamiast chromy włączyła, a na chromie nie ma. Oddał jeszcze Mazilę, oddał i wtedy wyjdzie... Chromę włączyła. Harcerz, żeglarz, karateka miał straszliwy wypadek, czyli na skuterze został poturbowany bardzo ciężko. 6 miesięcy w szpitalu, 5-krotnie mówiono rodzicom, że on nie przeżyje. Oni się 5 razy z nim żegnali. Miał 2% szans na przeżycie. Krzysiek przeszedł to wszystko, wrócił do domu i w ogóle chciał być chirurgiem. Zmienił tylko swoje myśli. No to jeszcze masz gogle chromy, a chromy to nie używasz. I to jest takie światło, które właśnie płonie w człowieku. I on też otrzyma pomoc z Iginy Wodzia pomocy dzieciom. Paweł Gęska, Caritas Polska. Bardzo dziękuję. Nie dziękuję. Wojtek, utargam nam czas, żeby coś stworzyć, coś własnego. Połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD. Im więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład piekarnik, płyta indukcyjna i zmywarka marki Amika w zestawie taniej o 367 zł. Kurwa! Chemiska się włączyła. Ja tak mam. A ty masz skrytej i przejrzyj. Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję ordynację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina CEAMED to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina CEAMED, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Rutina CEAMED polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. I jak? Dowieziecie? Dowieziemy! Teraz darmowa dostawa w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.